Dzień piąty. Dzień piąty streamowania pod rząd. W dzień piąty przyszło pierwszy raz zmęczenie. W dzień piąty wstałem, otworzyłem oczy i pomyślałem sobie, co ja robię ze swoim życiem. I postanowiłem postreamować Celest. Ponieważ się nienawidzę. Hello. Hello, hello. Dziś pogramy sobie w Celest. I od razu uprzedzam, bo już widzę, że się już znaki robicie, szykujecie się, bindujecie, robicie makro z napisem witam. W tej grze odpuszczamy sobie witam, bo tutaj autentycznie będzie będzie śmierć za śmiercią, za śmiercią, za śmiercią. Dobrze, żart, przecież wiem, że nie masz życia. Wszyscy już wiedzą. Czy będzie 7 streamów? Nie wiem. Autentycznie dzisiaj już miałem... Już byłem tak blisko, żeby mnie... 4 to dobry wynik. 4 to dobry wynik. Jeżeli będzie 7 streamów, to na pewno nie zamknę go Sonikiem. No bo nie będzie Sonika. Stream zrobienia uszek bym wolał robić, tak jak pisze Skaza. Dobra, jedziemy z Celest, grom, której wcześniej nie słyszałem nic, dopóki nie pojawiła się w szopce Jeffa Keighley, gdzie była nominowana prawie do wszystkiego, więc czas zobaczyć, znaczy ja chwilę pograłem, więc już wiem, ale czas zobaczyć, z czym się jest Celest. Climb! New game, begin! Masz przerwę w kłótni małżeńskiej, więc odpocznę. Ty odpoczniesz, ale mogę ci powiedzieć, że twoja małżonka nie odpoczywa w tym momencie. Twoja małżonka myśli, jak cię zajść. Z której strony? Przez pracę? Przez dzieci? Przez picie? Nic nie widzę, mikrofonie, przez... Dół. Siad. Usiadł. Hop. Ui. Ptaszki. A miałem co lokować ogrody między nami. To jest... Hej. Tak mówisz, jakbyś zaraz nie zniknął. I nie celakował ogrodów między nami. Podoba mi się grafika. Lubię ten taki gruby piksel. Grubo ciosany piksel. Podobają mi się portrety. Nie jestem fanem tego. Jak tam Waldek? Waldek bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Waldek jest gotowy na Wigilię. W przeciwieństwie do mnie. Czy dobrze słychać? Nie za głośno, nie za cicho? Nie macie paralimpiady w tym roku? Nie. Nie mamy oficjalnej. You should seek help, lady. Poradzę sobie. Przecież to nie może być takie trudne. Waaaaa! Fuck you guys! To mi się podoba, ten ptaszek. No siema. X. Woo! Kubar ma nieoficjalną paralimpiadę 24/7, tak. Portrety są za okrągłe, a gra za kanciasta, a preferowałbym coś pudra. A mi się właśnie podoba, że portrety są całkiem inne od gry. I to menu jest w ogóle inne. To jest jak robione w jakimś 3D studiu. Ta ikonka Celeste też jest, znaczy ikonka Madeline jest też całkiem inna. Tak, różne miszmasze różnych stylów są w tej grze. Czy mamy jakieś tradycyjne amerykańskie dania na święta? Frytki. Nie, ja nie robię żadnych amerykańskich dań.
Wszystko po polskiemu jest. Będą łazanki z makiem. Będzie karp. Chyba udało mi się znaleźć chyba dobrego karpia. To jest, ale to jest zawsze loteria. Będą gołąbki z kaszą i grzybami. Będą też gołąbki z ryżem, ponieważ w kaszy jest gluten, a u mnie w rodzinie są ludzie nienormalni. Będą pierogi z kapustą i grzybami. Będzie barszcz z uszkami z kapustą i grzybami. To się będzie pojawiać ten motyw przewodni. Gołąbki chyba nie są tradycją. U mnie są. U mnie zawsze były gołąbki. Przy czym różnica między gołąbkiem, który jedliśmy w ciągu roku, a gołąbkiem, który jedliśmy na Wigilię, był taki, że sos jest grzybowy na Wigilię, a w roku jemy z pomidorowym. Fuck, nie odbiłem się. Wszystko robię ja, no. Gdzie ja mam iść? Tutaj. Okej. Okay. To jest takie urządzenie, które jak wsiądę, to zrobi... Siema, przynajmniej tobie się chce stremować. Poza wszystko tarkiem, ma gluten, co na zaczął hejtować. I zadzwoń do wszystkich powiedz, i co Karen, gdzie twoja nietolerancja glutenem? Mam nadzieję, że nikt nie słucha, ale już przetestowałem kilka uczuleń na gluten u mnie w rodzinie. Wiem, kto jest faktycznie, a kto pierdoli głupot. Kto opowiada banialuki? To spierdzieli, tak? Ja wiem, że... Tego nie wiem, jak to podnieść. Chyba z tej strony, co? Gotcha. Mówiłem, że nie ma witam. To będzie tyle żywego karpia. Tak, na karpie jeszcze pływają. Karpie są w tym momencie żywe. KFC. KFC na święta jest w Japonii. Nie w Stanach. W Przemyślu jedzą gołąbki z ziemniakami. No to myślę, że nie muszę tego komentować dalej. Tu mogę iść tu i tam, albo mogę iść tu i tu. Aha, bo ja muszę od tamtej strony pewnie, tak? Kawa. A tu jak pójdę na górę, to gdzie nie? A, nie zajdę, bo ona się zmęczy, tak? A, tu i tak nic nie ma. Musimy snicznąć Kubara. Co znaczy snicznąć? Boing. No! God dang it. Czy trzeba podnieść truskawkę, żeby przejść poziom, czy to bonus? Truskawka to jest tylko bonus. Nawet autorzy gry tutaj w tych takich... w tych takich między loadingami w poradach piszą, żeby się nie przejmować truskawkami, że truskawki są tylko po to, żeby się nimi... Jeżeli masz taką potrzebę, czujesz się zwycięzcą i lubisz zbierać wszystko i chwalić się znajomym, że masz więcej truskawek niż oni, to po to jest. Czy coś dają? Tego nie wiem. Snicze dostają sticze. No właśnie, ale musimy snicznąć Kubara, czyli co? W sensie, że mi sticze mi dać? Up. Wadek podwoił swoją wagę w czasie świąt. Nie, bo ja go w ogóle nie karmię jedzeniem takim, wiecie. Kurde. Na ukos. On ma swoją dietę, ma swoją karmę i... Nie karmię go niczym innym, więc... Aha! Okej. Dzięki. Teraz muszę przeskoczyć tu, żeby przeskoczyć tam, odbić się. Waldek żywi się energią słoneczną. To nie do końca jest prawda. Chciałbym, ale tak nie jest. Co będzie, jak ja spadnę tutaj? Ta gra nie ma mapy żadnej. Zip. Zip. O!
się, samolot się rozbił tu. Nie byłem tu wcześniej. Hello, traveler. Czy to jest jakiś love story? Snicznąć, że dostajesz gluten do jedzenia. Oj tam, oj tam. Ktoś będzie wpieprzał makowiec z naczelnikiem. W Dominie też nic nie zapowiadał, że niewolnicy zwolnieni ze służb będą ci potrzebni. W tej grze dojdziesz do końca, a tam święty Piotr truskawkowy cię zapytali, no zbierałeś. No, spodziewam się, że jednak truskawki coś dają. Jestem absolutnie przekonany, że coś dają, że to nie jest tylko tak dla pokazu. Hej, Pawikon, zacząłem 11 minut temu. Dobrze, karmienie zwierząt naszym żarciem to barbarzyństwo. No, nie powinno się karmić ich tym samym jedzeniem. Aczkolwiek Waldemar nie miałby nic przeciwko temu, gdybym karmił go tym, co jemy. Jak coś jest gotowane w kuchni, to go nie wyciągniesz. On normalnie cały dzień śpi, jemu się nic nie chce, ale jak jest w kuchni, próbujesz go wyciągnąć, to wiecie. Trzyma się drzwi, framugi, nie wyciągniesz gość. What far of land are you hail from? Pochodzę z mistycznego, egzotycznego królestwa of Seattle. Dzisiaj piątek, więc idę pod prysznic, nie graj, poczekaj, aż wrócę. Okej, okay, będę tutaj, Tartak. Czekam w tym miejscu. Czy widział już ktoś Aquamana? Ja dzisiaj byłem całkiem spokojny, mój najlepszy z DC. Okej. Okay. W piątek... Magnetyzm kuchenny. No właśnie, Pawikon ma rację, Tartak. Nawet jak będziesz stał w kabinie, to będziesz widział przecież telewizor. My man is on a common cover up. Dużo gadania ma ten pan. Ten pan chodzi po ruinach. My z kolei próbujemy się wspiąć na górę. Wszyscy używają Instapixa przecież teraz. Piotr, w paciu 20, sorry, przegapiłem. Zagadałem się. Dzięki, Piotr. I'm heading for the summit. Dobrze. Madeleine nie jest zbyt otwartą osobą. Ale kto by był do jakiegoś brudatego gościa o ciemnej karnacji stojącego przy ognisku, przy rozbitym samolocie? No, let's... Okej. Okay. A więc tak. Żarty żartami, ja w nowym mieszkaniu mogę gotować w kuchni, mając na sobie słuchawki podpięte do kompa w pokoju. No to hej! Macie podobne mieszkania z Adek Startakiem. Poza tym nie wiedziałem, Adek, że się przeprowadziłeś do Wawy. Myślałem, że ty jesteś... Nie wyprowadzisz się nigdy z... Śląsk, twoje życie i tak dalej. Mam za głośną muzykę. Muzyka jest ładna, ale... Odrobinkę ciszej. Tu, tam, spaść, zabić się kilka razy. Okej. Okay. O, na przykład tak. Adek to Tartak? Oni mieli chyba wspólne zdjęcie. Chyba już doszliśmy do tego, że są dwie różne osoby. Tu nie ma. O, shit. Kolce tu. Przyznam się, że jak grałem pierwszy raz, to nie byłem w którąś inną stronę poszedłem.
ciekawe, tu jest tyle różnych przejść. Nic nie ma. It's not just a watch. It's symbol. Shit. Jumpnąć tu. Teleportnąć się tu, żeby wskoczyć na to, żeby zrobić jumpa i żeby stanąć przy plakietce o zaślizkiej podłodze, tak? W Śląsku moje życie, ostatnie 4 lata mieszkałem tylko w Polsce. O, okej. Okay. A czemu Wawa? Praca? Praca, czy chciałeś być bliżej Neomek? Are you beach ready? Jesteście gotowi na beach? Oh shit. Tu przeskoczyć, tu zrobić, wskoczyć na to, zanim się zapadnie, drugi raz, przypiąć się i wejść na górę, ok? A tu jest jeszcze jakieś wejście na górę. Hop. Truskawka! Jak ja mam cię dostać? Fear, to jest piąty dzień. Piąty dzień z rzędu. Auć! Nie chciałem tak. Stąd muszę zejść, wrócić tu, gdzie byłem, tak? Tak. Okej. Okay. Bliżej znajomych, największe możliwości na przyszłość. Pracuję dalej w tym samym miejscu, ale gdyby kiedyś coś miał się, to mam łatwiej znaleźć. No ale pewnie. Jasne. Czy ja chcę się do tej truskawki dostać? Nie mogę, ja przecież tu jestem. O, oh, Jesus. Nie był najgorszy pomysł. To nie był dobry pomysł. What the fuck, kurwa, ale to lekkie zaskoczenie. Ja też się dziwię! O, ja nie miałem już tego. Zapomniałem, że nie mam. Mogę zrobić jedno puśnięcie, to takie... Ale muszę stanąć na gruncie takim stałym. To nie może mieć nic ruchomego. Hej, Johnny. Tydzień Kubara. Ale czuję, że jak dzisiaj już byłem tak blisko niestreamowania, to myślę, że jutro już... Czekajcie, jak ja mam to zrobić? O, shit. Nope. Ale to chyba tak trzeba zrobić mniej więcej. O, z tej strony mi... O! Hello. Nie ma znaczenia. Truskawkę wziąłem. Ha! O. Nie ma streamu z Sonika. Wiedziałem, że chłopaki wspomną o Soniku, będzie show na Sonika, ale Sonic... It's not happening. Not happening. Na dół, tu wskoczyć, zrobić boing. Chyba tak. O nie. To tak to się nie uda. Tak się uda. Ale tu jest... To jest ślepa uliczka, to nie ma gdzie iść. God damn it. Serio? Na dół jak spadnę, to się zabiję, tak? To nie jest, że przejdę na drugą stronę. Dzięki, że streamujesz dzień plus 10 do zadowolenia. Hej, przynajmniej wy macie lepszy dzień. Kubor, weź. Czy ja tu przeskoczę? Tak. Tylko bardziej mi martwi to, że zaszedłem w ślepy... Tam jest jakiś do góry. A nie, tu jest jeszcze do góry. O, okej. Okay. Tu. Ale co było tam? Teraz mnie ciekawi, co jest... Jak się przesunie to... Aż tam chyba się nie dostanę. Będzie mnie teleportować na prawą stronę. Spróbuj ścianą z jej sprawy. Kubar, Subnautica to moje nowe odkrycie. Dzięki tobie wkręciłem się na maksa. Nie ma problemu. Mi też ta gra strasznie podeszła, dlatego postanowiłem ją właśnie postreamować. O!
O, tu mnie teraz z kolei teleportował, tak? Czekajcie, muszę to jakoś lepiej rozwiązać. To na przykład tak. Co tu jest? Co tu jest? Ho! Tu jest inna plansza po prostu. Tu nie wejdę, bo są kamienie. A co jest z lewej strony? Stop it. Oj, Subnautica wkręca. Ja miałem taki świetny moment nagrania z nią, że miałem wolny pomiędzy pracami. Fabuła tam jest tak fajnie opowiadana. Prawda, prawda, wszystko prawda. Wow, tu są kolce, które mnie zapierdzielą, ale jak... Czy można przelecieć przez kolce od dołu? Jep, można. Dobrze. Dobra, dobra, tylko teraz trzeba na ukos. No! Na ukos mówię! Nie na lewo. Kosy są bardzo delikatne w tej grze. Teraz muszę zaskoczyć tu. Przestańcie pisać... Oh shit, tu jest... To była truskawka. I teraz muszę stąd wrócić. I co? To chyba nie tak miało być. A może. Może być. Serio, poszedłem jakoś... Pierwszy raz grałem, poszedłem jakąś inną... inną drogą. Polecam obejrzeć speedrun z Celeste. Nie, nie, bo ja chcę... Wiecie... Nie chcę się załamać jeszcze. Problemy z ukosami w tej grze. Fajnie, że to była truskawka. I teraz muszę znowu spaść na dół, bo to jest tylko... O, oh, wow. A nie, tu... Oh. Już miałem mówić właśnie. Tak nie chcemy. Chcemy tak i tak. 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 I tu się złapać. Super Meat Boy wersja dla pań. Serio? Tak, tak to jest odbierane? Celeste jest Super Meat Boyem dla pań? A tak na marginesie pyta Fir, ktoś tu z obecnych zastanawia się, albo już zamówił nad kupieniem planszówki Tainted Grail. Ja się nie zastanawiałem. Dzięki temu streamowi kocham swoją pracę. A co robisz? Co robisz, Hohlikens, że kochasz pracę? Ja myślałem, że już oglądamy speedrun z Celeste. Nie, to jest na razie przymiarki są. Ja na razie testuję. Testuję pokoje. Wygląda na prostą jak na razie. A, just you wait. Tu się... Tutaj bardzo szybko wzrasta poziom trudności w tej grze. Shit. Czekaj, chcę zrobić tak, tak, przykleić się. I zdążyć odskoczyć, zanim kolce mnie zap... To spadnie? Nie? A. Na tyle, ile grałem, ta gra ma tylko dwa przyciski. Skok i właśnie ten... co ja chcę zrobić? Chcę iść do góry, na pewno. O, oh, wow, okej. Więc... A więc tak chce się ze mną bawić, tak? Co było na dole? Co było tu? Tu w życiu nie przeskoczy. Okej. Czekaj, czekaj, jak ja mam to zrobić? Okej, to nie było zamierzone, ale wyszło. Na dole zawsze są kolce, to prawda. Co jest takiego w Celeste, czego nie mają inne platformy? Wygląda bardzo generycznie, a sporo ludzi się zachwyca. I Piec pisze, że ma świetne mechaniki, super feeling, genialny level design, jest wymagająca, bardzo długa i zrobienie jej na sprawę jest kosmicznym wyzwaniem. To jest taki super Meat Boy na sterydach.
Jeżeli nie lubisz Super Meat Boy, to Celeste raczej też nie siądzie. Zgadzam się ze wszystkim, oprócz ostatnim zdaniem. Nie jestem, naprawdę nie jestem fanem Super Meat Boya, a Celeste mi się podoba. Aczkolwiek może za mało grałem, jeszcze nie dostałem tyle po dupie, okej, śmierć. O, oh, wow! Na górę miałem iść. Samą górę. Hooligan jest fotografem. Do po godzinie spędzone na dobruką zdjęć. Streamuje na mnie zmiernie. No, nie ma problemu. Ja się cieszę, jak komuś mogą umilić czas. Hop. O, właśnie. Tu chciałem. Tu też chciałem. Tu również. Wszystko jest. Wszystko idzie zgodnie z planem. Okej, tu jest. Już nagrobek, tak? Już jesteśmy w tym miejscu, okej. Okay. A tak w skrócie, to jaka jest fabuła w tej grze? Nie jestem ci w stanie powiedzieć, bo ona jest bardzo tajemnicza, jeżeli chodzi o to, co się dzieje. Jesteśmy tą dziewczynką, Madeleine, i ona twierdzi, że musi się dostać na szczyt tej góry, tej Celeste. Dlaczego? Tego nie wiemy na początku. Tego dowiadujemy się wraz z grą. To nie jest gra na moje ADHD, bo sądzę, że po czystym mi tak pis lub konsola mogłoby fruwać. Ja mam ADHD i powiem ci, że trochę tak. Są momenty, że można faktycznie rzucić. Przy czym one nigdy nie są takie, że nie wiesz, co masz robić. Dobrze wiesz, gdzie masz iść, tylko jest z wykonaniem, nie? Jak ci nie idzie, to jest, możesz być zły tylko na siebie, że ci znowu nie wyszło. A niekoniecznie, że nie wiem, gdzie miałem iść, nie wiem, co miałem robić. To Fez 2 Braid Remix. Nie ma czasu, więc Braid odpada. A Fez obracało się światem, tak czyk, czyk, czyk. Także też nie bardzo. Dzisiaj na Netflixie podróbka Quiet Place z Sandrą Bullock, ten Bird Box, tak? Gra nie oszukuje. Znaczy, gra zawsze oszukuje, wiecie. House always wins. Ale... Guacamele, który tutaj przytaczasz, Damian, jest inny. To jest inny typ gry. Też platformer, ale trochę inny. Ten jest dużo bardziej wymagający. Bardziej skillowy. Witam razy 32. 32 śmierci? To jeszcze nie tak źle. Żeby nie było 100. Okej, okay, mamy etap drugi, czyli sen. Wtedy poszedłem chyba na dół. Zobaczmy, co jest po tej stronie. A, tu nie ma nic, okej. Okay. Hop. Hop. Jest bardzo, naprawdę bardzo sprawne to całe skakanie się. Robi dokładnie to co chcesz. Poza tymi takimi slajdami na ukos, gdzie czasami wydaje ci się, że robisz na ukos, a to jest jeszcze prawo, bo gałka nie doszła zbyt daleko tego ukosa i to jest mój jedyny na razie problem. Ale tak jak mówię, to jest moja wina, nie gry. W Guacamele się tyle mechanik robiło pod koniec, na pamięci mięśniowej się jechało. No, tam jeszcze oprócz tego wchodziła walka, nie? Hop. Hop. Jeszcze nie mogę doczekać, aż spotkam Mini-Mi. Jest chyba poniżej nas, tak? Jep. A po jeszcze niżej jest truskawa, której chyba nie udało mi się... Nie wiedziałem, jak się do niej dostać. Aczkolwiek... Nie wiedziałem jej. Tutaj pierwsza fajna mechanika się pojawia. No, tutaj... Tu niedługo zaczyna się etap, który oddziela... oddziela dalszych graczy w tej grze od byłych graczy tej gry.
Czekaj, miałem iść na dół, ja miałem iść na dół, tak. To mi też trochę zajmuje, gdzie jest, co ja mam tu zrobić, a tu trzeba zrobić... Gra wcześniej tego nie uczyła w żaden sposób. A tu proszę. Aha, już wiem, już wiem, już nie mówcie, już wszystko wiem. O, powiedz. To miało być w bok, a było na ukos klasycznie. Hop. Ciekawe, czy jest na Switcha w fajnej cenie. Nie wiem, w jakiej cenie jest na Switchu. Niestety, to już musicie sobie sprawdzić. Skoczyć tu i złapać się tej dechy, tak? Wow! No, to jest właśnie to. Chciałem do góry, zrobiłem na ukos. Jest tak niesamowicie wąski ten... O. Bo ja nią steruję, tą samą gałką steruję nią jak w powietrzu. Więc jak nie zdążę wyprostować jej na czas, w górę, gałki, nie postaci, o, to robię na ukos. Czy gram na PC, czy gram na Xboxie? Ej. To mogę się złapać tej ściany, dobra. Na Switchu jest teraz za 80 zł, sprawdzałem 10 minut temu, okej. Widzę, że to wciąż nie Sonic. To długo jeszcze nie będzie Sonic, tak. To będzie... Aj. Teraz muszę się tak sprytnie tu zrobić. O! To tego nie wiedziałem, że spadnie. Okej, jest ilustro. Teraz możecie wszystkie plakietki z napisem witam wyciągnąć. Wszystkie makra, sprawdzić czy działają. W tym miejscu się zatrzymamy na chwilę. Dłużej niż 20 minut, tak. Myśl w latach. Teraz mamy możliwość pływania przez te gumowe żelki, które wcześniej nie miały, tylko ona, tam gdzie skoczę, w takim kierunku, tam ona leci. Czyli jak po drugiej stronie będzie ściana, to jestem kaput. Czyli jakbym tu wskoczył, to jest kaput, ale jak wskoczę tu, to jest gitara. To zrobiłem całkiem przypadkiem, nie miałem zielonego pojęcia, że tam jest... Nawet nie wiedziałem, że są pokoje, które są niewidoczne. Okej. W którą stronę ja w ogóle idę? To nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to są te żółte kryształki. Tu jest jeszcze truskawa. Jak ja mogę wziąć tą truskawę? Wow, okej. W tą stronę chciałem iść. Tutaj dojdę do tego. Dead Cells to akurat w pudełeczku brałem za 90 zł. Dead Cells jest must have. Co? What? Nie mogę wskoczyć. No. Daniel, zaczęło się 34 minuty temu. Muszę spróbować tę truskawkę wziąć, aczkolwiek... Not like this. Czułem, że ona się tak... Nie, ona to będzie zawsze na ukos, tak? Nie ma tak... Nigdy nie jest tak... O! Tak miało być. Okej. Tak też można zginąć.
Miau. Jak działa ten kalendarz adwentowy na Steamie? Pisze, że mam zgłaszać podarmowy prezent, drugi dzień z rzędu mi daje linka do strony. Nie wiem, jak działa kalendarz adwentowy na Steamie. Ale faktycznie jakieś pierwsze okienko otwierałem. Ej. Nowa pora 19, czy tak wyszło? Jak robię, powiedzmy to, dzikusy, to mi jest lepiej o tej godzinie niż ten. Czwartkowe dalej są o godzinie 8. To jestem tutaj. Czy to mi coś dało, że jestem tutaj? Nie ma. Czy ja dobrze robię, że robię backtracking? Już nie pamiętam. O, tu jest. Okej. Okay. Tam jeszcze coś było, ale jak ja mam się tam dostać? Z ukosa, co? Go. Okej. Okay. A można na Steamie zlepić dwa kalendarze? Nie, to tylko... Tylko Mike może zlepiać dwa kalendarze adwentowe. O, shit. Okej. Czy te truskawki dają coś poza punktami? Mówiliśmy o tym, że niby autorzy gry piszą, że te truskawki są tylko dla chwalenia się, ile zebrałeś truskawek przed znajomymi, przed światem, przed internetem, ale doszliśmy do wniosku, że one muszą coś dawać prędzej czy później. Ja nie doszedłem tak daleko, żebym mógł wam powiedzieć, czy tak faktycznie jest. Tak dalej nie pamięta żartu o dwóch sklejonych kalendarzach, mimo tego, że brał czynny udział w nim. Hej, trufla. Tartak, nie zaczynasz przygody z Red Dead Redemption. Zacząłeś przygodę Red Dead Redemption miesiąc temu i również wtedy ją zakończyłeś. Nie kłam. Klasyczny żart ze sklejonym kalendarzem. Nie jest tak dobra, klasyczny żart z chlebem. To jest nawet moment, kiedy włosy jej z obrazka ten wychodzą. Fajne detale. Here we go. To jest moment, który mówiłem, który oddziela. Patrzcie, że na chwilę będę... To chyba muszę ostatnie wziąć, tak. Nope. Ta postać robi dokładnie takie same ruchy jak ja.
Więc muszę uważać, którymi ścieżkami biegam. Jak ja mam się tam na górę dostać? Tędy. Już prawie byłem. Nie, muszę wziąć po drodze ten jeden. Ha nope. To było fajnie, jakby się udało. To jest ten etap, który nagle z jakiegoś powodu nie ma checkpointu w każdym pokoju. Tylko jest tutaj. I to jest ten moment, który właśnie dużo ludzi może wymięknąć. Także wybaczcie mi chwilę, że nie będę czytał, co wy tam piszecie, ale muszę... Fuck. Okej. Okay. Jak idziesz dołem, to ona cię dogania. Ona robi te same, idzie tymi samymi ścieżkami co ja, więc ja muszę czasami zatrzymać się, poczekać, aż ona przejdzie tą ścieżką, którą ja szedłem. Myślę, że tam dalej musisz tego żelka przejść górą po monetkę. Poddała się, no. Byliśmy odrobinę szybsi tym razem. Tutaj zaczynają się sceny typu what the fuck. Tu się zaczyna Twin Peaks pomału. Odbiera ktoś. Pyta się, dlaczego dzwonimy z payphone, dlatego że dzwonił telefon sam tutaj. Ej, ale mechanicznie to dobrze to wygląda, to jest bardzo dobre mechanicznie. Naprawdę. Mechanicznie jest cycuś malink. Czy miodek malinka. Teraz mam ochotę na hałwę przez was. Mechanicznie lepszy niż Ford Focus. Nie oszukujmy się, to jest mała półka. To jest mała poprzeczka Ford Focus. Bycie lepszym od Forda Focusa jest bardzo proste.
Gdyby nie NIR, to bym w FGA w tym roku na niego głosował. Ale o czym mówicie? W Hellblade, tak? U mnie w galerii był gość, co miał 100 gramów, chciał 15 zł. Dalej mówimy o Hałwie, czy już jesteśmy na jakichś mocniejszych dragach? Ty grałeś Tartak w Hellblade'a? Że już piszesz, że jest me? Wydawało mi się, że nie grałeś. Dobrze, to był tylko sen. Or was it? O, hello. Pamiętam tego pana nieco góry. Tutaj go pierwszy raz, jak grałem pierwszy raz, to tutaj go... Ja osobiście pierwszy raz spotkałem. No siema. Ale tutaj mieli całą tą pierwszą rozmowę dopiero. Się poznawali, a tutaj widzę już. Ostatni etap mi został, nie mogę zmęczyć. Ta gra jest nudna. Pół roku temu grałem. Pokazuję obrazki na Pixagramie. Chałwa z kokainą. Które to są te mocne dragi, że 100 gramów kosztuje 15 złotych? Proszek do pieczenia? Proszek do pieczenia i te plastikowe jajka z jajek niespodzianka. Są mocne dragi. Hałwę najlepiej wcierać w dziąsła. Mocniej wchodzi. O. Kurde, znowu się coś ciepło robi. Czekajcie sekundę. Zniżę tylko temperaturę, bo czuję jak się robi ciepło. Z 68 na 66. No, zmień. Good. Okej, już jestem, sorry. Nie wpychałbym w eksponowany tam hałwę. Nie będę mówił gdzie. To tak pisze, że dobrze święta w poniedziałek, że mam pudełka i słoiki przygotowane na okazję wizyty u mamy. Jakby co, polecam sprawdzić na Netflixie Bakiego. Polecam anime. Bakiego? Tak się nazywa? Bakiego? Czy Baki? Mam nadzieję, że to nie jest jakaś pułapka znowu w boku no Pico. Dziadek był fotografem. Fajnie, ma takie... Gra ma momenty, kiedy jesteś cały spocony, chcesz rzucać padem, a później jest właśnie... Na odpoczynek daje takie spokojne momenty, gdzie możesz pogadać, chwilę odpocząć i zmienić pieluchę Bakiego na Pico. Stop! Stop it! Are you getting any data here? Ja nie mam telefonu w ogóle. Dobra, taki koś. Nie mam telefonu i już nie chcę gadać ze mną. Nie, to nie. I my idziemy dalej. Dziś na Netflixie dodali Zjawę z DiCaprio i Birdmana. O! Oba również polecam. Zwłaszcza Birdmana.
Ptoing, ptoing, ptoing. Strzelam, że tutaj są jakieś pewnie poukrywane gdzieś miejscówki. No właśnie. Można iść do przodu i w ogóle nie wiedzieć. Truskawka tam jest. Aha, no. To był jej ten, tak? Ona spieprzyła, już jest spieprzyła, to już jest, jest docet. A nie, jak się wyjdzie z pokoju, to ona się tam pojawia. To jak ja mam ją? Dam radę ją, tak? Nie. Ona tak nie chce być złapana. Czy jak tylko zrobię podskok, to na... Okej, okay, jak zrobię... Łohoho! A to menda. Ona ucieka, jak robię ten mój taki... dash. Czy ja ją dostanę w takim razie bez dasha? Co za małpa, no? Ja tam nie sięgnę tak daleko. O, prawie ją miałem. Okej, okay, czyli można ją gdzieś jeszcze złapać w międzyczasie, tak? Jep. Jejo. Czy ta gra nie ma czasem 17 GS? Nie ma. To nie jest ta gra. To jest Celeste, a gra, która ma 17 GS, nazywa się Ashen. Czemu to rozkłamy skrzydła? Bo lubię uciekać. To jest uciekająca truskawka. Tak jak były kiedyś uciekające zakonnice, tak to jest uciekająca truskawka. Lego Batman jest na Netflix. Trzeba by oglądnąć, nie? Jeszcze raz. Lego Batmana. Tak do końca streama będzie gadać? Nie. Idę nakurwać łóżka, ale zostawiam w tle. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Szania, przegapiłem twoje 5 baków. Przepraszam, nie zauważyłem. Mam dzisiaj... Mam podzielność uwagi na drugi ekran. Chapter complete. Hej, Porkaj. 36 śmierci. Bum. Siema, ptaszki. To zabija. To też zabija. Tam jest truskawka. Coś jest. Wygląda, jakby coś tu miało być. Nie da się wyjść. Okej, okay. Nie, to nie. Przepraszam, ale jak ja mam to... Ja tam nie, w życiu nie... Nawet jak na ukos wskoczę, to ja nie będę miał drugiego... Żeby się wydostać stamtąd.
czemu zdecydowali się na takie rozbicie stylistyczne? Pixel art gameplay na mapie i w dymkach dialogowych jakaś średnia fleszówka. Nie, mi się to podoba. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, mi się to akurat... Mi się to połączenie różnych stylów. Może nie ta mapa, która gdzieś się wybiera rejony. Nie wiem, poddaję się z tą truskawką. Truskawka wins. Może później mam jakiś double jumpa, gdzie będę mógł double jumpnąć. Nie wiem. Czekaj. Jak ja mam się tutaj z tego... Klucz. A nie jakoś w górę, ale nie mogłem wejść tam od góry. Szedłem tą prawą ścianą i się zatrzymywałem. Tam nie było przejścia do góry. Mnie się też podoba ten styl, w niczym mi to nie przeszkadza. Tam gdzie jest tak, jest czytelny, jest ta gra, jest pixelowa. Hop. Teraz wchodzimy do hotelu, który również jest Twin Peaksowy. No nic, zadzwońmy. Ptoink. A nie można się obok poziomych kolców przykleić? Nie. Cele zrobili hipsterzy. Jeżeli byliście ze mną na rozdaniu nagród Jeffa Keighley, to widzieliście, jak wyglądają ludzie, którzy to robili. Faktycznie to byli sami... Sama hipsterka. Taka mocna hipsterka. Okulary, cienkie ramki, bez szkieł. Tak dalej. A to, że jej kolor włosów zmienia się, jak przykleja do ścian, to ma jakieś znaczenie? To jest mechanika, która pokazuje mi raz, że jej zmęczenie, a dwa, że zrobiłem dasha, wiesz? Wtedy widzę po jej włosach, że mam dasha zrobionego i że nie zrobię drugiego. Co 2 tygodnie Celeste wyjdzie w pudełku na Switcha. Ładna edycja, że ktoś zbiera pudełka. Pudełka. Ludzie, przestańcie kupować pudełka. Skończcie to. Pudełka się kończą. Właściwie już się skończyły. Tylko ludzie się jeszcze ich trzymają uparcie. Oh shit. Nope. Oh shit, gdzie mam... To nie jest chyba, ja mogę stanąć... Tak, to mogę stanąć, okej. Okay. Tam jest truskawa, którą chciałbym podnieść. Okej. Okej. Wow! Ej, tak się nie robi. Not cool. Bo co się dzieje do jasnej ciasnej? To zjeżdża na dół. Zły timing! Lepszy timing, ale chciałem iść na górę. Tu nie mam klucza w ogóle. Potrzebuję iść na górę tak czy siak. Jak to się stało, że ja nie doskoczyłem tak wysoko? Kubar, skończyłem, nie nerwuj pudełkowy, sam się skończyłeś. Pudełka się kończą, fakt, zamówiłem specjalny numer ze steelbookiem i szłali bez. Na konsole pudełka trzymają się jako dzięki rynkowi używanych gier na PC są martwe. To też się kończą na konsolach. Naprawdę, pudełka się kończą. Jest przestarzały nośnik. Wolny...
tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, że się fajnie sprzedaje gry, ale to niestety, no, to się skończy kiedyś. Nie chcę być party pooper, ale to tak będzie niestety. Czekajcie, timing. Timing. Za szybko. Ej! Kuba się skończył na Sonicu, to prawda. To prawda, akurat. Kubar przestał być Kubarem, kiedy Sonic przestał być Sonikiem. Aha! Nie myślałem, że tak daleko przelecę. Okej. Jeżeli będziecie musieli przewozić swoje rzeczy, to wtedy inaczej spojrzeć na swoje pudełka i książki. To też jest prawda. Przeprowadzałem się 3 lata temu, 4 lata temu. Jest koszmar. Absolutny koszmar. Jak nie zobaczyłem, ile mam pudełek, gier, figurek, komiksów. To wszystko jest fajne. Fajnie to wszystko mieć, fajnie skupować, to fajnie wygląda na półkach, ale Jesus fucking Christ, jak się przeprowadzasz i musisz to wszystko spakować i nosić. Z jednej strony sexy są te wypustki, z drugiej strony meh. Obstawiam, że nie mogę się przykleić na to, tak mi się wydaje. Ale tu jest wszystko pokryte tym gównem. No nie. No nie, 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 panie Wojtku. To tak nie działa niestety. To źle wymyśliłeś. Czekajcie, ja muszę przykleić na to, bo ja... Ej, ale ja się tego mogłem przykleić. Tylko jak się odkleiłem, to się robi gówno, tak? Czyli tylko raz mogę się w tym miejscu. Okej, okay. to jest lepiej. To jest. Okej, okay. To jest już dla mnie lepsza wiadomość. Czekajcie, przeczytam, co mi tutaj piszecie. Dla mnie hitem był moment, kiedy w pudełkowych wersjach PC zaczęli dawać sam instalator Steama na płytce. I tak będzie też, tak to się pewnie skończy na konsoli. Tak pewnie będą chcieli wyeliminować płytki. Moment, w którym fizyczne nośniki przestaną istnieć, będzie smutnym dla tej branży. Nie. Nie będzie smutnym. Mówię ci, że nic się nie zmieni. Cyfra miała dać niższe ceny, a tymczasem jest odwrotnie, bo w dalszym ciągu walczą o płytki sklepy fizyczne. Wszystkie te MediaMarkty, kurwa, Best Buy i tak dalej, to są sklepy, które grożą, że jak nie będzie płytek, to oni nie będą, wiecie, nie będą w żaden sposób gier wystawiać, a dużo ludzi kupuje niestety. Więc to jest takie zamknięte koło na tę chwilę. Za przesyłkę nawet zapłacę. Myślę, że taniej by zapłacił, jakbyś kupił je wszystkie osobno w Polsce, niż jakbym ci miał te wszystkie pudła wysyłać. Boję się, że za 20 lat ja to ogrzebię PS4, to sobie w nic nie zagram. No bo trzeba było myśleć wcześniej, jak wam mówiłem, i kupować wszystko na cyfrze. Ja za 20 lat odgrzebię Xboxa i będę miał, bo będzie to dalej gdzieś tam w mojej chmurze, chyba że Microsoft za 20 lat już nie będzie istniał. W ogóle nie wiem, czy będą nośniki za 20 lat do tych płytek. Jeszcze następna generacja jeszcze będzie miała płytki, ale... Ale ta po niej już pewnie nie. Jak daleko jeździ to? A, tu jest to moje podwójne, okej.
Za 20 lat Kubar będzie się znać śmiał grając w cyfrowego Fallouta 96. Dokładnie tak. Patrzcie. Dalej chodzi jak gówno. Czemu ty to robisz, dziewczyno? Czemu ty mi to robisz? Dobra, koniec, bo to jest głupie. To nie jest takie trudne. Ja pierdaczę! Jak daleko mogę? Problem nie jest brak kartonu, tylko że musi to wszystko pakować, nosić, przewozić, rozpakowywać. Jep, Adek wie. Adek się nauczył tego, co ja się nauczyłem 3 lata temu. Ja mam wynajęty specjalny taki storage room, gdzie się wynajduje pomieszczenia, tylko po to, żeby miał gdzie to wszystko, wszystkie kartridże, gry z PS1, PS2 i tak dalej, żeby mieć gdzie trzymać. Ja mam duże mieszkanie, duży budynek, duży dom, ale w życiu by to nie weszło tutaj. To jest obrzydliwe. Te macki są obrzydliwe. Gdzie ja idę? W ogóle w prawo, tak? Cały czas. Okej. Okay. Nie chciałem tego zrobić. Kurde, jak się tylko ruszę, to już się od razu zmienia w... To jest jedyne miejsce, gdzie ja mogę... Aj, no tu jest taka... kładeczka, którą powinienem doskoczyć przed... W ogóle ta truskawa ucieka, jak tylko robię dasha, coś ciekawe. To by oznaczało, że mogę to zrobić bez dasha w jakiś sposób. But how? Ten dash by mi się przydał tutaj, szczerze mówiąc. Może ja powinienem górą iść. Tak nie, Kubar. Hej, DKC. W sobotę 19 gramy w Sonika, Kubar mówi. Nie gramy w Sonika. Ani w tę sobotę, ani w żadną inną. Come on. Serio? Teraz skoczyła w ogóle gdzieś. Mówię, jak się gdzieś za długo w jednym miejscu człowiek... Gdzie ja jestem? A tu jestem. Aha, ja nie mam klucza teraz. Słodko, okej. Truskawki trudne do zdobywania? Tak. Powiedzmy, samo przejście nie jest takie trudne, ale jak chcesz wszystkie truskawy zebrać, to się robi kosmos.
Kubar, czy przesłuchałem już płytę Gangu Albanii ze swojej paczki? Oczywiście, jest w aucie, mam cały czas. Nie wyciągam z auta. Mam pytanie, jest Enigmatis, inne rzeczy w promocji, nie powiem na jakiej konsoli. Inne rzeczy od Mundków. I myślę o tej grze, w której mówisz, że jest pani, brzmi jak twoja babcia. Co? Ty jesteś pewien, że to ja mówiłem? Gdzie jest klucz? A klucz jest tu, ale do klucza się nie mogę z tej strony dostać, ponieważ jestem głupi i nie widzę pułapek. A po drugie, że nie można przez to przejść w żaden sposób. Czyli tylko z tamtej strony można. Czyli to jest jedna droga. Nie ma Sonika. Sonik jest nigdy nie był zapowiedziany, ale jest generalnie odwołany. Myślę, że gdyby Kubar miał szansę zakończyć głód na świecie grając w Sonika, to dzieci warto dalej by głodował. Myślę, że niestety to jest prawda. Jestem samolubny, jeżeli chodzi o... Ktoś próbował dodatek z Ameryki w Medrunner. Nie próbowałem, ale mam... Mówiłem to, że mam ochotę wrócić do Medrunner, tylko nie mam z kim pograć. O, fuck, to jeździ jeszcze. God damn it. Czyli tu musi być timing razy 1000. Pierwszy i drugi można jeszcze zrobić, ale widzę, że trzeci już jest... Nie. Nie, trzeba... Trzeba chwilkę odczekać na tym. Czemu to wisi tutaj? No, Jezusie. Czy to coś da? Czy ja się tutaj... tego odbiję? A, to trzeba tak... Tutaj trzeba być... Rambo. Aj! Okej. A tu? Też na drugą stronę? Tak samo? Co to jest? Czy to można pchnąć? Czy to można coś zrobić? Nie? Nic? Tu nie ma nic. Na górze chyba nic. Tu nie ma nic. Było tak jak na formułce, której, że jakaś pani podkładała głos, miała taki ciepły głos jak jakaś babcia, o której się herbatki chciała napić. Chodzi ładny dubbing jakiejś starszej pani. To nie pamiętam DKC. Sorry. Tartak zjebał Red Redemption 2 i Hellblade, że gówny uciekł ze streama. No to jest Tartak. Namąci i pójdzie. Ja mam z kim grać w moda. Zmień przyjaciół. Muszę chyba zmienić przyjaciół, masz rację. O, fuck. Tu jest... Ja pierdzielę. Znaczy to pomijam w ogóle to nawet. Chciałbym to wziąć w drugiej turze, ale chciałbym na ten prawy się jednak dostać, jeżeli to jest możliwe. Za późno. No. Aczkolwiek pomysł był zacny. O!
No! No, 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 no. Chyba, że to skręca. Skręca jeszcze w lewo? Tak, bo ja skręcę. Za przeproszenie. Może ktoś z czatu kojarzy, ktoś, kto gra w hopy. Nikt nie pamięta, chyba raczej. Nikt nie gra w hopy poza formugatką. Ejo! Hopy są super. Hopy to życie. Klucz, klucz. Holy fucka moly. Szybciej nie mogą te kulki napierdzielać. Nie, to było w górę zamiast na ukos, więc nie miało się prawa udać. Też było w górę zamiast na ukos, więc nie miało się prawa udać, ale to jest już widzę proste. Myślałem, że będzie trudniejszy. Chyba, że będę cały czas w górę skakał. To wygląda podejrzanie, ale okej. Okay. Niech ci będzie, że to jest bezpieczne. Hopy to najpierwsze calaki, pewnie tak w tego klubie, a serio fajne gry, szczególnie na ekspercie bez hintów. Właśnie. Nie tylko dla cakrów. Fajnie, że mają proste calaki, ale ja lubię gry dla samej gry. Ale serio, nie pamiętam motywu, w którym... W którym... babcia miała fajny głos. Nie pamiętam tego. Na pewno była pani, która podkładała długo głosy pod gry Artifex Mundi. Ostatnio już jej nie ma, więc ją zwolnili z jakichś powodów. Coś przeskrobała. Jezus, co burdel jest w tym głupim hotelu. Tu jest klucz potrzebny. Ten koleś tam sobie nagle siedzi. Jak ja mam się do ciebie dostać, baranie, co? Tu jest klucz, okej. Okay. Fajnie, że tu jest. Ale co mi to daje? No nie, zobaczmy. Świećmy, co tutaj jest. Czy to mnie zabije? Nie, chyba nie. O, jest. Tu mogę do gościa dojść. Zobaczmy, co on. Tylko złoski, szanuję twoje opanowanie. Formułuję też na powrót jakiegoś głosu, bo to powróciło mnie bardzo fajny głos. Tak, ta pani gdzieś ją zwolnili. Ta pani, jeżeli chodzi o tą panią, która podkładała głos, to nie była babcia, to były wszystkie początkowe mundki, które wychodziły. Ona zaczęła już od piratów, nie? Piraci. No, w piratach już była. Co? Natalia to jest pani od... Co Kubar dostał w parcie z Polski od Artifex Mundi, tylko z tego się cieszył Kubuty, pamiętam. No, mogłem się cieszyć z pięknych Kubotów, ale nie. Nie, postanowiliście wysłać mi Kubuty. I teraz jesteście zaskoczeni, że się nie ucieszyłem. Nie chcemy pomagać, ale nie chcemy iść. Okej, okay, nie. Muzyka się zmieniła, trzeba uciekać?
That's the spirit. Let's get started on this mess. No dobrze, ale... Nic więcej. Żadnych instrukcji. Zobaczmy, spróbujmy pierwszy iść w górę. Kubar na kobutach sfrajerował się jak tartak. Fajnie jest to skaza, że ty nawet pamiętasz frajerować się tartak, a tartak dalej twierdzi, że nie... Nieważne. Hej, Grzybosław. A wiesz, że kuboty to jest teraz droga sprawa w Polsce kosztem 200 zł? Wiem! Dlatego myślisz, dlaczego Adek chciałem mieć parę pięknych, nowych, oryginalnych kubocików? No niestety. Tartak stwierdził, że wystarczą mi marne podróby. Oj. Czy ja zdążę go przeskoczyć? Czy ja muszę w tę stronę go przeskoczyć? Kurde, strasznie długo na dole jest z jakiegoś powodu. Hello. Who this? New phone. Czy ja na dół mogę to skoczyć? Tak. Good news. Mogę. Tu już będzie gorzej z tym. Nie, Kubar, nie przejmuj się. Ja w tym roku kupiłem kuboty na Allegro z moim numerem buta i tak się okazuje, że był za mały. Czytaj nawet, jakbym miał kuboty. Nie, no to już... Rozmiar to już wiecie, to już jest pikuś. Można dociąć. Ale jak na złość... Kobuty trafił rozmiar. Co ja mam tutaj robić? Przecież ja tu nigdzie nie... Tutaj przejścia nie ma, ludzie. O, jest jednak przejście. My bad. Czemu tego nie zabrałem? Bo mam już jednego jumpa? Myślałem, że mogę go... Kurde, no nawet jak wezmę tą truskawkę, to jak ja... Jak ja z nią wrócę? To jest impossible. Grzybosław, skąd się wziął tyle nagrody tej gry, bo na razie jakoś nie czuję jej wspaniałości. Na razie trzeba na pewno pograć w nią. Żeby dowiedzieć się, że ma niezły feel, czyli to takie samo podskakiwanie, sama platformowerowość jest fajna. Ma zaskakująco taką intrygującą fabułę. Ma świetną muzykę. Ma ładny pixel art, jeżeli jesteś into pixel art, więc ma faktycznie dużo fajnych rzeczy. Strzelam, że fabuła naprawdę gdzieś później się rozwija w taki sposób, że ta fuck? Dobra, te książki mam posprzątane, tak? O, od razu się zrobiło tutaj czyściej. Spróbujmy następne przejść. Mamy czas w ogóle? Mam, jeszcze pół godziny mam czas. Easy peasy. Ale czemu to teraz jest zamknięte? Jak to tak? Hello? Czy ktoś może mi otworzyć? Tu jest otwarte. Ale to chyba było zawsze otwarte. Mr. Miyagi, czy jak mu tam jest? On gdzieś tu jest? Jest, okej. Okay.
Ruchy, ruchy, bo ci world record ucieka. Spoko, ja mówię, to jest tylko, wiecie, trening. Sprawdzam ostateczne ruchy przed tym, jak ruszę na rekord. Znowu przegapiłem dzikusa. No jak przegapił? Jesteś na nim. To leci na żywo. Patrz na rzeczy na żywo. Okej, okay, czyli muszę z Mr. Miyagim porozmawiać za każdym razem, żeby mi otworzył drzwi. W wersji demo wpadają pucharki, jakby ktoś chciał parę darmowych. W Enigmatis 2, tak? Jak ja mam się tutaj... Ja jednak muszę mały podskok zrobić. Okej. Okay. O! Siema! On coś kradnie, czy...? Mr. Oshiro, nie jest Mr. Miyagi. Hej, Matori. Matori wraca z Senso Komena i pisze, że jest całkiem niezły. Jesteś drugą osobą na czacie, która pisze, że jest niezły. Również czytałem całkiem niezłe recki. Mr. Miyagi z Karate Kida jest faktycznie, masz rację. This is dangerous. Mhm. Co on wyrwał? Kościół, co ty właśnie wyrwałeś z tej ściany? Take care of yours, okej. Okay. Ja nie mogę? Serio? Tu jest coś, co? Jakimś cudem mogę się schować pod... Okej. Okay. Tak jest momentami dziwny. Ale to na PC, bo ja tylko fanboy Xboxa. Nie wiem, o czym mówić. Jak chcesz przyjanuszować, to polecam bazar na serwisie Łowcy Gier. Ludzie sprzedają tam swoje klucze z bundli za śrubki, dosłownie za 3. To akurat wraca tutaj, tak? Jak jest to? Ej, tam mogę przeskoczyć. Come on. Czy ja muszę tak robić? Nie mogę tutaj... Ona sama wchodzi. Sama się spindla na ten... Kurde, stój! Małpo. Aha, teraz się nie... A, tu jest jeszcze pół... Aha. Okej. Okay. No. Tu mogę. Okej. Okay. A na dół muszę spaść na dół po prostu, okej. Okay.
O, hej. Serio? Kurde, ona się... Przeskoczyłem. Mogłem dalej biec, ale... Przestraszyłem się. Alkubar zdradza Xboxa na najładniejszą PC kurtyzaną dzisiaj, śmiał się z ludzi śpinających batutana sam do budy. No i tam, oj. Dalej siedzę na Xboxie częściej niż na... Teraz gram na Xboxie nawet. Kurde. Ja nie mam już tego... Hej, Digital. Jakiego Sonika będę ogrywał najpierw na streamie? Żadnego. Jak gdyby pani, która podała go w chłopak, poprosiła o stream z Sonika. Pewnie też nie. Przypomnę wam, że mieliśmy na tapecie dzieci głodujące w Afryce. Lub panią podkładającą głos, więc... Okej. To na szczęście trochę wolniej leci. Timing. A gdyby Margot Robbie chciała spędzić z tobą noc w zamian za stream z Sonika? Teraz jesteśmy w okolicach z dziećmi, między panią z Artifex Mundi, głodującymi dziećmi w Afryce i nocą z Margot Robbie. Pamiętaj, żeby na górę w pralni pójść. Co było u góry w pralni? Nie dość, że granie w Sonika, to jeszcze przymocowanie jakiejś pani. Gdyby dorzucić jeszcze noc z rokiem. Okej, okay, jesteśmy blisko. Wiecie, z Margot Robbie to jest trudna rzecz, nie? Ale powiedzmy... prostsza do wykonania niż noc z rokiem, więc... Jak mając do wyboru, chyba bym wolał noc z rokiem. No homo. Gdzie jest Mister... Nie Miyagi. Mister Osaka. Tam, gdzie gość wyrwał coś ze ściany, tam te ręczniki przeszkadzały, a je teraz usunąłeś. Ale czy ja mogę się teraz... Ja się nie mogę wrócić przecież teraz tutaj, to jest zamknięte już. Tu, wtedy przeszedłem tu chyba, nie? Czyli poszedłem, czy było w inną stronę. Nie, tu jest wciąż zamknięte. Każdy normalny facet skazałby? Bo ja faktycznie skazałbym dzieci w Afryce na dalsze głodowanie. Pomyśl życie tartaka w zamian za grę w Sonika. Wow. W sensie, że
tartak by był kaput. Poprawię na dole sprawnie, znaczy się nie wiem, czy jest tam dostęp. Zaraz tam pójdę. You're welcome, shish. Idę zobaczyć. Idę zobaczyć. Stąd przyszedłem, tak? Ale to jest chyba dalej. The fuck? To nie jest to, to jest stąd przyszedłem, ale tutaj nie... To o to chodziło? Pico 8. Absolutnie żadnych bajek japońskich. Co ja robię teraz? Czemu jestem? Czemu gram w grze? W grę, w którą gram w grze. Ona się nie spindra teraz? Ona robi double jumpa przez... Oh man. W Super Meat Boy też była grana 8-bitowa wersja, okej? Okay? Czy ja mogę wrócić do mojej gry? Moja gra mi się odrobinę bardziej podobała. Oj! Oh my god, jak szybko... Aha, użyłem tego, tak? Nie mogę użyć... Jak chcę truskawkę ze skrzydłami, to mogę tylko... Bardzo, nie bardzo... Ten podskok... Tu. Czyżbym od ściany się musiał odbić? Do tego? Jep. No dobra, ale i tak muszę iść na górę. Kiedy to się kończy? Hej, zaskór. A tu już nie mam pojęcia, jak ja mam się tutaj. No nie ma trzymania się. Trzymanie nie wchodzi w rachubę. Odbij się od ściany pod lewej. No właśnie od tej ściany się nie da odbijać w ogóle. Przypomnijcie, czy ta gra wygrała coś na FGA. Wygrała, tak. Widzę, że kolejna gra, w którą każdy gra ze średnią oceną 99%. Gra w grze. Okej. Tyle już wiem. Kurde, za wcześnie, okej. Nie. To było, to miało iść do góry. Ale nie będzie do góry, bo...
Bo nie mam już dasza, żeby tam doskoczyć. Czyli tędy muszę jakoś w dalszym ciągu. Aj! Jakby było na ukosie, to by już było. Już mamy to. Jep. Czy ta gra jest najbardziej popularna jak Dusk? Jesteście świnie. Czy ja mogę po chmurach skakać? Oczywiście, że mogę. Głupie pytanie. Widzieliście grę, w której nie można po chmurach skakać? Ja bym chciał stąd wyjść już. Please. Exit Pico 8. Balonik odnawia ci skok! Balonik odnawia mi skok! Prawie. Coś w ten deseń, co? Aj, tam mogłem się... Nie! Okej. A u Mieka jak sytuacja będzie miał w ogóle wolny w ogóle. Mike zapowiedział, że w styczniu nie będzie go na żadnym streamie. Ma taki ma harmonogram. Jesus, a tu co się dzieje? Gdzie ja mam tutaj w ogóle? Ta fuck? Mhm. Tego się nie da odbić. No fajnie. To mi nic nie pomoże. Bo ja nie mam dalej dasza. No, okej. Enough. The Invisible Hours jest na promocji. O, to była fajna gra. Podobała mi się. Invisible Hours była fajna. O, muzyka jest i piksele są. Mój Boże, jak miło jest wrócić tu. Chciałem iść na dół. Mogę się przykleić do ścian. I ginę tak samo głupio jak w tamtym. For real this? Ah! I see how it is. Nie ma miejsca na... To był trochę fart. I trochę mnie korci, żeby iść tutaj... w prawo, a nie w dół.
to był dobry wybór? Czy jest tylko truskawka? No. Podoba mi się nawet ta gra, ale już widzę, jak będę się męczył z nią i to mnie zniechęca. No nie, nie jestem w stanie ci powiedzieć, jak się będzie z nią męczył. Ja jestem, wiecie, nie jestem najlepszy w grach. A jakoś na razie przynajmniej mi idzie, chyba. Nie wiem, czy... Wydaje mi się, że na razie wstydu nie ma. Wow. W którą stronę w ogóle ja mam iść? Seniors. Aha, super. Fajnie, że to zjeżdża na dół. Jak... Przepraszam. Ja mam to zrobić. O, by się udało, gdybym nie skoczył. Podoba mi się to tak, że wchodzisz do pokoju i myślisz, oh my fucking god, nie mam mowy. Po czym próbujesz, no myślisz, stream zdążyły mecze, co dopiero gra. Ej! Wesołych świąt, Damian. Co jest w tej grze ciekawego, bo nie rozumiem umysłu Kubara w tej chwili. Jeszcze raz powtarzam, jak musielibyście spróbować, jak fajny jest... Jak zrobiony jest dobrze gameplay, poruszanie się jest bardzo, reaguje tak, jak powinno reagować. Ej, to bym miał, gdybym się tam nie skuł. Albo gdybym wszedł teraz na górę. Rozumiecie, to nie jest gra dla wszystkich, right? To jest mój największy problem. Zamiast na ukosy robię na bok, zamiast na bok robię na ukosy. Tutaj trzeba być bardzo oszczędnym z tym miejscem, w którym się... Teraz się tu zjebałem, za przeproszeniem. No, truskawka, przepraszam, hello, ale ja jest... Stałem na tym, to będą mi zaliczyć już. Aha, czyli na włoskach nie zaliczę. Dobra, czyli generalnie tą truskawkę możemy... olać. Nie chcę martwić, że są dopiero światy A, potem w tej samej wersji trudniejszej B i najtrudniejszej C. Ja... Nie musisz mi martwić, ja chcę chociaż jedną skończyć. Sonic też dobrze reaguje i co? Czy Sonic dobrze reaguje? To jest twoje zdanie. Mike po prostu chce uniknąć streamowych rozmów o Kermore. To też jest prawda. Mike ma w pracy ludzi, którzy słuchają i oglądają podcasty, i Mike nie bardzo chce być na tego typu rzeczach. A my pierdolimy takie głupoty czasami. Ten wczorajszy stream... Ten wczorajszy stream, który za godzinę wchodzi na YouTube, ale jeszcze dalej się zastanawiam, czego nie ściągnąć. Czy wpadnie calaczek? Absolutnie nie. Ja byłem przekonany, że w tym Celeste odpadnę dużo szybciej. Jestem dalej w tej grze, niż myślałem, że będę. Myślałem, że wejdę, dostanę Super Meat Boyem i powiem, okej, mniej więcej wiem, o czym jest ta gra. Super Meat Boy też dostawał nagrody.
ale to nie jest gra dla mnie. Ale nie, to jest... To mnie się podoba. Oj. Tutaj trzeba będzie się chwytać, tak? Tak. Chyba, że jest takie miejsce. Łe! Powinniście stream z wczoraj ocenzurować z Kermoren. Kermoren to akurat jest tam... Zestaw Kermoren dla mojego Wiedźmina był najmniej obraźliwy. O, haj! Dużo zostało jeszcze tej gry. Gry zostało dużo. Streama zostało 10 minut, więc zaraz mam tam wszystkim spokój święty. My bad idea, Raider, is off the charts. See you on the outside, Jailbird. Co było ciekawego na wczorajszym streamie? Trzeba było oglądać. Haha. Powtórka zaraz będzie na YouTubie za godzinę po. Ja wiem, że tutaj nikogo, ale chcę się wypłakać. Ostatnio mocno grałem w Sunless Sea. Mega mi się podobała gra. Ogólnie moje klimaty. Przegrano około 50 godzin. Serio? Pytać mnie, co mu przegrałem, bo moja załoga oszalała. Jak sobie pomyślałem, że muszę nadrabiać to wszystko, to aż usunąłem. No, gry takie są ciężko. Żarty z boku Nopiko wróciły, więc ja kontynuuję moją przygodę. Aha, poza faktem, że ja muszę zbierać po drodze... Któregoś nie... O, nie. Obviously. To miało być do góry, więc znowu fuck it. Ona tylko przez pewien czas się może trzymać ścian. Nie może tego robić w nieskończoność. The Division ma jakiś wątek fabularny, który można ukończyć samemu. Znajomy mnie namawia do zakupu Legre, ale znając jego potrzebę stwierdzi, że musi grać w FIFA i przepadnie. Teraz nie to już chyba trzeba na The Division 2 czekać. Za 5 wiem, że pewnie jest stanie The Division 2. Wyświetlił Y pazerniaki, co na milionach z podcastów idzie. Tak dawno, tak powtórzę pytanie, na nagraniach, czy takie gry twoim zdaniem mają prawo konkurować o grę roku z RDR 2 albo GOF? Okay. Nie wiem, co znaczy wersja sceniczna. Musicie mi wytłumaczyć. Jezus, gdzie ja w ogóle mam... Okej, tu jest... Serio? Tak, aż tak daleko zrobiłem tego jumpa?
Oh, come on. Nawet jak spadnę tu, się przykleję tutaj. O, oh, wow, okej. Okay. Lepszy timing potrzeba. O! Pan nie Miyagi, Oshiro. Idę kręcić magnomakowca, stream włączony, ale ja uciekam. Dzięki za skór. Trzymaj się, na razie. Wesołych świąt. Donate Sinus. Sorry. Sorry. Co było na tym? Przepraszam, mam bardzo wyciszony ten, nie słyszałem. Sorry, Sinus. Chyba, że było coś jeszcze przed Sinusem. Tu skupiam się na grze, na was. Słyszałem, że piknęło mi, nie zdążyłem się obrócić i już nie było. Czytałem najpierw teraz. Najpierw wysłałem donata za 5 zł, to się nie wyświetlił. Później donata za 10 zł. Wysłałem donata za 5, to się nie wyświetlił. Później no donata za 10 oplułeś. No pięknie, przepraszam. I'm so sorry. Nie chciałem. Mister Miyagi zaczyna strać. O, oh, Jesus. No na ciebie było pytanie, czy taka gra ma prawo startować w konkurencji gry roku obok Red Dead Redemption 2. Nie, ale to jest Jeff Keighley się swoimi prawami. Swoimi prawami się. Sorry, teraz mnie zgłupio, że przegapiłem wasze donate. Ale mój mózg jest w 100% na Celeste tutaj. Ona się bardzo powoli spindra na górę. To od razu idzie na dół, tak? Nie no, żartuję, formogatka, zawsze jedna miłość. Nie. To jest takie... Sweet spot. To nie był ten sweet spot. Nie no, żartuję, formogatka, zawsze jedna miłość. Dzięki, Sinus. Jeszcze raz sorry. Teraz nic nie piszcie, bo ja muszę tu... Kurde, to jest trudne. Kurde, muszę być niżej. Nie mogę tak szybko robić. To nie jest aż tak szybka sekcja. Spokojnie, Kubar. Aj. Just breathe. Oshiro Star. Division w Game Passie jest teraz. A to prawda, jest w Game Passie. Tak, zaraz przejdzie, bo dużo wpadł, usłyszał. Pewnie tak. Trochę wygląda jak Meat Boy poziomem trudności. Odrobinę, ale powiem ci, że Meat Boy dla mnie był dużo trudniejszy niż... niż to. Jakby ta babka była takim niebieskim jeżem, to było łatwiej. Nie, absolutnie nie byłoby łatwiej. Wszedłem teraz na górę, a tu jest jakieś przejście w lewą stronę. Trochę dałem się zrobić. Sfrajerowałem się jak tartak. Kaczał go z sumem, dawał check everything.
Remember my time here is over, what am I going to do now? Perhaps I'll stay on the last night so that the hotel and I can have a proper goodbye. Miał być znowu bok. Jego mały Geralt musi walczyć. Przestańmy już. Nie mówmy już o zestawie Kermoren dla twojego małego Geralt. Ja pierdzielę. Okej, okay. Wchodzi zmęczenie. What the hell? Ale co? Gdzie mam? Co? Przecież tu nic nie ma, to jest zamknięte. Hello? A co się stało, panie Kuba, że tak często teraz streamujesz, więc zawsze tak będzie już zawsze. Nie będzie tak zawsze. Zrobiłem więcej czasu i wpadłem na absolutnie debilny, głupi pomysł, żeby sprawdzić, czy jestem w stanie streamować 7 dni pod rząd. To jest dzień 5. Mam dość. I to na pewno się... To nie jest rzecz, która się będzie często zdarzać. Aczkolwiek teraz przy święta mam trochę więcej czasu, więc będę streamował rzeczy. Nowsze, starsze. Ktoś mi powie, jak ja mam się stąd wydostać? Bo to jest trochę bez sensu. W ogóle stąd nie masz wyjścia? Ta hell? Tu jest jakieś pianino, może ja coś mam przy tym pianinie nacisnąć. Od ściany w lewo i w dół. Czekaj, najpierw muszę znowu wrócić. Ja pierdaczę. Od ściany w lewo i w dół? A, okej, faktycznie. Tu jest taki kawałek, gdzie się można przykleić. O, Jesus. My goodness. To jest dobre miejsce, by zakończyć. To jest idealne miejsce, by zakończyć. Dalej historię musicie poznać sami, jeżeli chcecie. Bądź twardy, jak to mieli John ścigany. Jestem. Byłem. Będę. Koniec. Tak. Kończymy. Teraz idą podziękowania dla wszystkich. Za obecność, podziękowania za wpłaty. Sorry Sinus jeszcze raz, dzięki Piotr za wcześniejszą wpłatę, którą też przegapiłem. Chcę powiedzieć, że widzimy się jutro. Ale jak powiem, to będę się czuł, że musi tak się stać. A może tak się nie stać? Z drugiej strony okładkę mam już gotową. Do następnego streama, tak powiem. Kiedy to będzie, tego nie wiem. Jeszcze raz olbrzymie podziękowania dla wszystkich za obecność na czacie ze Celest i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa, pa.